występują. Absentia. Scenariusz i reżyseria. Cześć. Długo czekasz? Chwilę. Którędy przyszłaś? Przez park. Świetne miejsce do biegania. Ale brzuch. Dobrze wyglądasz. Trisha będzie miała dziecko, rany. Idziemy do środka? Jak droga? Piękna. Naprawdę było warto. Którędy jechałaś? Starą 66 przez Teksas. Super trasa. Przepraszam, ale spodziewałam się ciebie wieczorem, a najwcześniej po południu. Jechałam całą noc. Z Tucson było już z górki. Ostatnie. Postanowiłam je rozwiesić, a wieczorem możemy spróbować... Jasne. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Na futonie dobrze się śpi. Prawie jak na zwykłym materacu. Spoko. Spałam na gorszych. Przywiozłam parę drobiazgów dla siostrzeńca lub siostrzenicy. Nie podniecaj się, wszystko kupiłam w tanim sklepie w Nowym Meksyku. Nic specjalnego, ale tak chciałam. Na pewno nie masz nic przeciwko? Nie chcę, żeby... Sok mi wystarczy. A tobie wolno pić? Spoko. No to pijemy. Dobrze, że przyjechałaś.
Wiem o Vermoncie, Pensylwanii, a mama wspominała jeszcze o północnej Dakocie. Mieszkałam też w samochodzie w Badlands. Było fajnie. I sporo w Worcester. W Ohio? Najdłużej, przez kilka miesięcy. Potem w Luizjanie, ale tam, wiem, to było niesamowite, nawet po tej całej aferze. W Luizjanie była ta dobra klinika? Tak. Wyduś to z siebie. Spokojnie, siostrzyczko. Przypadkowo poznany przystojniak, czyściciel basenu, ogrodnik? Mama była przerażona. Kompletnie. Nie powiedziałam jeszcze ojcu. Pieprzyć go, i tak nie wiadomo, gdzie jest. Pytam z ciekawości. Później ci powiem. Posprzątam w kuchni. Niezły z ciebie numer. Nic się nie zmieniło. To już 5 lat? Tuż przed twoim wyjazdem. Zdjęłaś zdjęcie ślubne. Najpierw nie chciałam nic zmieniać na wypadek, gdyby nagle pojawił się w drzwiach. A potem nie zmieniałam, bo... Sama nie wiem. Jasne. Uznanie za zmarłego. Wiem, brzmi jak... Wiedziałam, że będzie trzeba coś wypełnić, ale nie sądziłam... Trzeba złożyć papiery, załączyć protokół z policji, wtedy wydadzą akt zgonu. Prześlę go ubezpieczycielowi i bankom, w których mieliśmy kredyty. To ma wpływ na wszystko, ubezpieczenie i rejestrację auta, ubezpieczenie na życie. Nie pomyśleli, że po 7 latach już nie wróci? Między zaginięciem a śmiercią jest różnica. Trudno to potem odwrócić. Dlatego każą czekać 7 lat. Rozumiem. Nie tłumacz. A te plakaty? Wydrukowałam ich bardzo dużo i przyzwyczaiłam się już, że je zmieniam. Nie chcę, żeby gniły na drzewach i słupach, więc bierzesz nowe. To już ostatnia partia. Mogę spytać? Jeśli nie masz nic przeciwko. Pytaj. Co sądzisz o tym wszystkim? Kiedyś myślałam, że odszedł, bo miał dość naszego małżeństwa. Później podejrzewałam amnezję. Że gdzieś sobie mieszka, nic nie pamięta. Zaczął nowe życie i jest szczęśliwy. Myśli o mnie, ale nie wie dlaczego. Myślałam, że był tajnym agentem, ale nie mógł mi o tym powiedzieć ze względów bezpieczeństwa. Potem go zdemaskowano i nie miał wyboru. Musiał się ukryć, ale pilnuje, żeby nic mi się nie stało. Pierwszy rok był pełen takich myśli. Porwanie, ucieczka, uprowadzenie przez kosmitów. Był dla mnie taki miły. Mówił do mnie dziecko. Nie gapił się, nie śmiał się ze mnie. Żartował na temat randek. Lubiłam go. Byłby dumny, że wyszłaś z nałogu. Też tak myślę. Przyjmijmy wersję, że siedzi gdzieś na werandzie, podziwia zachód słońca, żyje i jest szczęśliwy. Pomogę ci wypełnić papiery i przeprowadzić się do nowego mieszkania, którego już szukam i znajdę. Będę trzymała cię za rękę podczas USG. Jestem przy tobie.
I co dalej, Kelly? Danny? Kochanie.
Przepraszam, nic przy sobie nie mam. Widzisz mnie? Nie mam pieniędzy. Spałem. Nie wiem, nie chciałam cię obudzić. Co ja tu robię? Pohandlujmy. Nie mam nic przy sobie. Walter. Lambert. Może później coś ci przyniosę. Zaczekaj. Mój syn. Jamie. Znajdź go. Sorry. Przepraszam, ale właśnie. Nieważne. To Kelly, moja siostra. Detektyw Mallory. Zajmował się sprawą Daniela. Hi. To nie ten, którego poznałam ostatnio, kiedy tu byłam? Ja prowadzę tę sprawę od niedawna, tamtemu przydzielono nową. Miło mi. Dużo o pani słyszałem. Przy jakiej okazji? Właśnie wychodziłem. Niedaleko było włamanie. Strata czasu, skradziono jakąś bezwartościową bransoletkę. Cenne rzeczy zostawiono. W okolicy działają włamywacze. Zamykaj drzwi. To się zdarza zbyt często. Namawiam ją, żeby się przeprowadziła nawet parę ulic dalej. Zanieś to adwokatowi. Wszystko jest wypełnione jak należy. Idę pod prysznic. Śmierdzę jak gówno. Miło było poznać. Nie żartowałaś. Widzisz? Zadzwoń, kiedy załatwisz z prawnikiem. Dobrze. Potrzebujesz czegoś? Poradzę sobie. Załatwię, co chcesz. A gdyby ktoś cię niepokoił, mam paralizator. Dobrze, wielkoludzie. Wiem, co zrobiłaś. Cholera. Zostało coś do jedzenia? Masz papierowy talerz? Jesteś głodna? Dla tego gościa. Nieważne, chrześcijańska przysługa. Właśnie chciałam cię o to spytać. Dasz mi jakiś pojemnik? Potrzebujesz pomocy? Nie dziś. Nie ma pośpiechu. Można zaczekać, aż podpiszesz nową umowę. Pracuję nad tym.
To normalne. Pieprzę taką normalność. Te sny, których pani doświadcza, zaczęły... Ale nie tego. Nie tego. Opisuje pani realistyczne sny, wizualne i dźwiękowe halucynacje, a nawet węchowe i dotykowe. To normalne, biorąc pod uwagę stres, w jakim pani żyje. Proszę kontynuować. Jakie wrażenie robi na pani jego widok i to, co mówi? Pierwszy raz wydawał się zdruzgotany i zły, ponieważ wystąpiłam o uznanie go za zmarłego. A później? Był wściekły na mnie i... Na dziecko, tak. Kiedy umysł nie radzi sobie z traumą, poczuciem winy i żalem, czasem tworzy coś, co pomaga to zwalczyć. Ale to wychodzi od pani, nie od niego. Pani decyduje o swoim samopoczuciu. Kiedy to się skończy? To zależy tylko od pani. Nadal pani medytuje? Pomaga? Bardzo. To dobrze. Nie. Słucham? Nie zostawiaj tego tutaj. Tylko to zwracam, to nie moje. Zostaw. This looks good. W porządku. Potrzeba czegoś z policji? Nie, to wystarczy. Nie pojawił się w miejscu zamieszkania przez 7 lat, ani obecność nie była niczym wytłumaczona. Podjęła pani wszelkie kroki w celu wyjaśnienia sprawy. Doskonale. Co teraz? Złożymy wniosek i odbierzemy akt zgonu. Proszę podpisać na dole.
Robię się zmęczona. Kładź się spać. Ja też zaraz idę. Dobranoc. O cholera. Obrzydlistwo. Niech cię Bóg błogosławi, siostrzeńcu lub siostrzenicę. To wszystko? Na to wygląda. Niektóre przedmioty pasują do opisu tych skradzionych, ale nie mamy pewności. Mogę? Drzwi były zamknięte? Chyba tak. Mówiłem, że w tej dzielnicy drzwi trzeba zamykać. Na pewno były zamknięte. Nie ma śladów włamania, więc... Wcześniej miał miejsce pewien incydent. Jaki? Człowiek z tunelu. Przedstawił się, ale zapomniałam, jak się nazywał. I tak gadał bzdury. Jakiś szaleniec z tunelu był w moim mieszkaniu? Wspaniale. Od 2 lat mówię, żebyś się przeprowadziła. Ta dzielnica ma złą sławę. Wiem, spokojnie. Teraz mówię poważnie. Zaczęłam się już pakować. I dokąd pójdziesz? Pakujesz się już od 5 roku. Zrób to teraz. Możesz zamieszkać detektywie.
Cześć. Sprawdzam, czy wszystko gra. Spoko. Drzwi zamknięte, a ja pakuję rzeczy. Kiedy wrócisz? Koło 7. Poradzisz sobie? Pewnie. Co to? Akt zgonu. Idę do łóżka. Dobranoc. Mieszkania do wynajęcia. Malowałaś mnie przed pierwszą randką. Z tym chłopakiem z wielkimi uszami. Kevinem. Mama była zła za ten makijaż. Początek końca. Co z włosami? Zepniemy z tyłu.
pięknie wyglądasz. Widzę twoją minę. Wezmę coś z góry i możemy iść. Długo czekałeś na tę randkę? Jakiś czas. Gotowa. Zamknij. Dobrze. Potrzebujesz czegoś? Pieniędzy na obiad albo... Poradzę sobie. Bawcie się dobrze. Na razie. W porządku? O nie. Wezwij karetkę. Co się dzieje? Wszystko gra? Cześć, Ruth. Mówi Tricia. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie chcę być nie w porządku. Dziś wieczorem, około w pół do ósmej, wrócił Daniel. Widzi mnie pan? Tak. Widzę. Jest teraz w szpitalu. Odwodniony i niedożywiony. Nie wiem, co to spowodowało, ale był maltretowany. To wszystko, co wiem. Tylko tyle. Jestem przy nim. Daj znać, kiedy przylatujesz. Śmiała się. Powiedziałaś jej, co mówił lekarz? O traumie? Nadal nie wierzy, że jej syn żyje. Nie musi się martwić, co przeżywał. Wiem, że to trudne. Ale chcemy się dowiedzieć, gdzie pan był. Lekarze stwierdzili ślady maltretowania. Musimy wiedzieć, kto to zrobił. Szukaliśmy pana ponad 7 lat. Byłem na dole. Gdzie na dole? Nie zasypiaj. Przyniosę czyste spodnie.
Chcesz się położyć? A może czegoś napić? Spać. Jego rodzice przyjadą jutro. Nie do wiary. Hi. Hi. Przepraszamy za najście, nie mogliśmy się dodzwonić. Wyłączyłam telefon, można było oszaleć. Rozmawialiśmy z lekarzem. Chcieliśmy jeszcze porozmawiać z Danielem. Śpi. Zaczekamy. W szpitalu nic nie powiedział. Tu czuje się bardziej komfortowo. Jest tutaj. How you feeling, Daniel? Jak się czujesz? Your doctor called. Dzwonił twój lekarz. Yeah, they figured out what those light. Rentgen wykazał, że masz coś dziwnego w żołądku. Yeah, the animal bones in your stomach. To zwierzęce kości. Możesz to wyjaśnić? Szpital zwrócił twoje ubranie. To samo, które miałeś na sobie, kiedy zaginąłeś. Przez ten cały czas nie byłeś w szpitalu ani w przytułku? Nie wiem. Wydaje mi się, że wiesz. Bo ktoś cię nakarmił. Ostatnio wczoraj rano. Powiedz proszę. Miałeś przy sobie portfel. 7 lat na ulicy i nikt ci nie zwinął portfela? Mnóstwo ludzi cię szukało, a ty nie potrafisz powiedzieć, gdzie wczoraj jadłeś śniadanie? Moim zdaniem kłamiesz. Wystarczy. Na razie. Przepraszamy. Dobrze, że pani mąż żyje. Na resztę przyjdzie czas. W razie czego proszę do nas zadzwonić. Znam numer. Przyjadę po 10:00. Porozmawiamy? Nie wiem. Tylko porozmawiamy, zgoda? Dobrze. Po 10:00. Hi. Witaj. Ostatnio, gdy mnie widziałeś, ledwo jechałam. Pamiętasz? Ty też znikłaś. Masz rację. Goniłam chłopaka i parę smoków. Ale wolę o tym zapomnieć. Dasz nam parę minut? Jasne. Gdybyś chciał pogadać. Hi.
No i? Nie proszę, żebyś zaraz podjęła decyzję. Nie będę cię stresował. Ta sytuacja mnie przerasta. Jestem ci oddany i nigdy cię nie opuszczę. Będę chronił ciebie i dziecko. I zrobię wszystko, by pomóc Danielowi. Ja jestem tym samym człowiekiem. Ale on nie. Jest inny niż kiedyś. A wtedy też nie było tak wspaniale. Wybacz. Ale ten akt zgonu odpowiada prawdzie, mimo że on jest w domu. Wszystko dobrze? To nie to, na co wygląda. Jest bardziej jak owad. Ma skórę jak srebrzyk. Trisha? Rozmawiałaś z nim. Niepotrzebnie. On cię opęta. Idź do siebie i zaczekaj na Trishie. Nie pójdę tam. To jest w jednej ze ścian. Może odejdzie. Nigdy więcej. Bądź cicho. Z nami koniec.
Ale będziesz mógł w tym uczestniczyć, tak jak chciałeś. Obiecałeś, że go odnajdziesz i dotrzymałeś obietnicy. Za to cię kocham. Rozumiem. Kiedyś biwakowałam. Znikałam na cały weekend. Spałam pod gwiazdami. I nikogo nie obchodziło, czy wrócę. Rozumiem potrzebę odejścia. Zostawienia w cholerę tego całego bałaganu komuś innemu. Zostawiłaś otwarte? Nie. Nie ma go. Zniknął. Niech nikt tam nie wchodzi. Co się stało? Wiem, jak to brzmi, ale przysięgam, że słyszałam jego głos. Już dobrze. Popatrz na mnie. Spójrz mi w oczy. Nic ci nie zrobię. Piłaś? Masz mi coś do powiedzenia? Wypiłam trochę wina. Jeszcze porozmawiamy. Załatwione. Widziałeś jej oczy? Tak, co nie znaczy, że coś brała. Niech przeszukają park i okolice. Wszystko obstawiliśmy.
Nie podoba mi się, że tu byłeś. Wiem. Muszę spisać zeznanie. To trochę zmieni sytuację. Wiem. Mam ją przesłuchać? Za chwilę. Ja to zrobię. Muszę... Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Wybacz, ale musisz... O Boże. Musisz zgłosić zaginięcie. Trysia, tak mi przykro. Przymknij się. Widziałam, jak przewracałaś oczami. Uwierz mi, widziałam to. Masz halucynacje. Nieprawda. Jakby było mało na jeden wieczór. To się wydarzyło naprawdę. W porządku. A jeśli nie, to jak to wytłumaczysz? Co się wydarzyło podczas twojej nieobecności? Słyszałam już te bajki o gigantycznym robalu. Ostatnim razem miałaś go pod skórą, pamiętasz? Dobrze, ale było tak, jak mówiłam. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Ojciec odchodzi, mama jest załamana, a Kali ratuje się strzykawką. Przynajmniej nie małżeństwem z kolegą ze szkoły. Przepraszam za tamto. Wszystko jest bez sensu. Chyba jednak nie wszystko. Walter Lambert mieszkał 3 domy od nas. Zaginął w 1995, idąc do pracy. Zgadnij, którędy. Zostawił syna, który twierdzi, że jego tatę porwał potwór. Uznano go za zmarłego w 2002, a ja rozmawiałam z nim w zeszłym tygodniu. Zgadnij, gdzie? On nie jest jedyny. 5 innych z tej okolicy zaginęło w ciągu ostatnich 100 lat. 100 lat temu nie było tunelu. Autostrada powstała w latach 50. Ale przedtem był tu naturalny lej, nad którym zrobiono kładkę. Zaczęli ginąć ludzie. Rok 1928. Charles Ashmore idzie do studni po wodę. Przechodzi przez kładkę i znika. Wybają się w połowie drogi do studni. Mało?
Trzej studenci trafili na pierwsze strony gazet, kiedy zaginęli w jaskiniach w pobliżu Verdugo Hills. Podobno był tam długi tunel. Nie znaleziono go, ale studenci twierdzili, słuchaj, to ważne. Powiedzieli, że prowadzi pod miastem, do podziemnego świata. Jezu, Kelly. Rok 1968. David Stone. Był na imprezie, zachowywał się dziwnie, wszedł do ogródka sąsiadów, nie wiedział jak się nazywa ani dokąd idzie. Powiedział tylko, że coś go goni i zaginął. Kiedy umysł nie radzi sobie w trudnych sytuacjach, w całym kraju zaginęło 109 tysięcy osób. Zgadnij, ile w tunelu. Umysł wytwarza obrazy. Ja też je widziałam, były niezwykle realistyczne. Pomyśl o mitach i legendach. Łatwiej zwalić wszystko na wyobraźnię, niż spojrzeć prawdzie w oczy. W każdej kulturze mamy legendy o stworach, które porywały ludzi do podziemnego świata i zniewalały ich. Czasem łatwiej przyjąć, że to koszmar senny, niż prosta rzeczywistość. Skandynawskie legendy o trolach, magia starożytnego Egiptu. Banshee, Wendigo. Wszystko ma wspólny mianownik, posłuchaj. Słyszałaś o ciemnej materii? Jeśli wszystko jest zbudowane z atomów, a atom to pusta przestrzeń, skąd bierze się ciało stałe? W tej okolicy znikają przedmioty, i to w tym samym miejscu. Kocham cię, Kelly. Gdzie on jest? Witajcie. Muszę wam coś powiedzieć. Ale najpierw usiądźcie. O co chodzi? Muszę porozmawiać z pani siostrą. Co się stało? W tunelu znaleźliśmy zwłoki. Proszę wracać. Walter Lambert. Zatrzymać go. Nie wchodź tu. Cholera.
Nie chcę cię tu trzymać. Ani twojego ojca. Mówiłem, że nie umarł. Przykro mi. W okolicy znikały zwierzęta, a ty miałeś w worku psa. Chcę iść do domu. A ja chcę spytać twoich sąsiadów o te włamania i zaginione zwierzęta. I usłyszeć, że Jamie Lambert to dobry chłopak. Chcę iść spać. Powiedz mi cokolwiek, żebym mógł cię wypuścić. Pomożemy ci, jeśli będziesz tego potrzebował. Prosiłem was już o pomoc i jej nie otrzymałem. Jeśli chce mi pan pomóc, niech mnie pan wypuści, żebym mógł pochować ojca. Dobrze. To wszystko. Cześć. Jak tam twój Budda? W porządku. Usiądź przy mnie. Siedzisz tak i rozmyślasz? Mniej więcej. Próbuję uwolnić się od problemów, źródeł cierpienia. I odnaleźć swoją nirwanę, która jest nicością. Nie lekceważ jej. Musisz przeżyć jeszcze kilka lat. Nie chcę nawet zamykać oczu, bo będę widzieć tylko te zwłoki. Też o tym myślałam, ale tak nie było. Gdyby to był Daniel, gdyby to jego ciało leżało tak skręcone. Biedak. Kościół nazywa to ofiarą z duszy. Naprawdę? Bóg pozwala, by dusze niektórych ludzi opanowały demony, a w zamian za to spotka ich wielka nagroda w niebie. Nie chciałam cię nawyzywać ani uderzyć. Wiem. Czasem miewasz dobre pomysły. Wypatrujesz nowych horyzontów i wyrywasz się w nieznane. Nigdy nie myślałam o tobie źle, niezależnie od drogi ucieczki, jaką wybierałaś. Mam dość tego wszystkiego. Nie tak to sobie wyobrażałam. Skąd mogłam wiedzieć, że tak to się skończy? Skąd mogłam wiedzieć?
Patricia. Wiem. Napijemy się? Ja nie mogę. Jeszcze raz. Posłuchaj, Kelly. W twoim pokoju znaleźliśmy... Myślisz, że o tobie nie słyszałem? Wiem, w jakim towarzystwie się obracasz. Czyżby coś poszło nie tak? Zjawił się twój dealer? Musimy zbadać ci krew i jeszcze raz przesłuchać. Na razie jesteś wolna. Zamierzałaś gdzieś wyjechać? Nie. To jej nigdy nie przeszkadzało. Ale zanim przejdziemy dalej, musisz zgłosić... Trzymaj się w pobliżu.
Wymiana. Wymiana. Wiemy, że mieszkały obok człowieka, który posiadał cechy seryjnego mordercy. Niedaleka droga od zwierząt do... Problemy się nawarstwiały. Ciśnienie było coraz większe. Wiemy, że była zdolna do... Rozumiem potrzebę odejścia, zostawienia tego całego bałaganu komuś innemu. Może mieszkać na pustkowiu. Biwakowała. Znikała i jechała sama na biwak. Poradzi sobie. A jej siostra? Brała narkotyki. Wiedziała, z jakim bagażem przyjechała. Może uciekły razem. Nie. Nie wyobrażam sobie, żeby Tricia z dzieckiem zniknęła z radarów i żyła gdzieś bez pieniędzy, kart kredytowych i samochodu. Ale to nie znaczy, że taki scenariusz nie jest możliwy.
Oczywiście, że jest. Dzieją się dziwne rzeczy. Ludzie znikają, potem się odnajdują. Ale nie będę podejrzewał najgorszego. Nigdy.